W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, jak zaplanowaliśmy naszą podróż do Nowego Jorku i co warto ogarnąć przed wyjazdem. Film podzieliliśmy na różne kategorie, przez co łatwiej będzie Wam przewinąć do momentu, który Was interesuje. Pozwolenie na wjazd, czyli wniosek ESTA i wizo. Lot. Nocleg. Dojazd z lotniska Kennedy. Komunikacja miejska, czyli system Omni. Internet. Jakie atrakcje najlepiej zarezerwować przed wylotem? Jedzenie. Materiału jest sporo, więc nie tracimy czasu. Zapinamy wrotki i jedziemy. ESTA to komputerowy system umożliwiający podróżowanie do Stanów bez wizy. Osoby z 41 krajów uczestniczących w tak zwanym programie bezwizowym otrzymują 90-dniowe pozwolenie na pobyt w Stanach dzięki elektronicznemu systemowi autoryzacji podróży. Oboje wypełniliśmy wniosek oraz odpowiedzieliśmy na każde z 9 pytań kontrolnych, które były obowiązkowe. No i następnie zapłaciliśmy $21 i wysłaliśmy pewni swego. No a po kilku dniach przypomniało nam się, że warto sprawdzić, jak tam nasze wnioski. Ja dostałam, a Brian... Nie. Czemu? Otóż ostatnie pytanie brzmiało, czy kiedykolwiek podróżowałaś lub byłeś obecny w Kubie, Iranie, Iraku, Libii, Północnej Korei, Somalii, Sudanie, Syrii, Jemenie podczas lub po 1 marca 2011 roku. A tak się złożyło, że byłem właśnie w Iranie kilka ładnych lat temu. No i niestety mój wniosek ESTA odrzucono. Nastka natomiast dostała właśnie zielone światło, a mi nie pozostało nic innego jak złożenie kolejnego wniosku, ale tym razem o wizę. Nie będę wchodził w szczegóły wypełnienia formularza, bo było to straszne, ale musicie tylko wiedzieć, że trwało to dobre 1,5 godziny i musiałem odpowiadać na setki pytań o rodzinę, pochodzenie, zamiary itd., itd. Kiedy przebrnąłem przez wszystko, przyszła ta część najprzyjemniejsza, czyli płatność w wysokości $185. No i po tym wszystkim jeszcze nic nie było pewne. Musiałem czekać na potwierdzenie zgodności wniosku i zaproszenie na wywiad w ambasadzie w Bern. W moim przypadku wiązało się to z 4-godzinną podróżą w dwie strony plus czas na miejscu, więc praktycznie cały dzień z głowy. No a na wywiadzie po przejściu już przez tą solidną kontrolę bezpieczeństwa i pozostawieniu mojego telefonu komórkowego w depozycie w okienku odpowiedziałem po raz setny na to samo pytanie, dlaczego lecisz do USA? Dużo cierpliwości, głęboki wdech, no i sam wywiad trwał 3 minuty, a wydanie wizy zostało zaakceptowane, więc na szczęście udało się. Udało się. Zwykle do wyszukiwania przelotów używamy strony Skyscanner albo Omio. Fajną opcją na Skyscannerze jest przeglądanie ofert, leć dokąd chcesz, dokądkolwiek oraz najtańszy miesiąc. Przeglądając sobie oferty trafiliśmy na loty do Nowego Jorku za, uwaga, 350 franków od osoby, czyli około 1600 zł w dwie strony z Zurychu liniami Delta Airlines. No i jak na okres przedświąteczny to chyba super cena. Okazało się niestety, że w cenie jest tylko bagaż do 8 kg, więc dopłaciliśmy jeszcze 120 franków za rejestrowany bagaż 20-kilowy w dwie strony. A na lotnisku przed wylotem zostaliśmy po raz kolejny przepytani, dlaczego lecimy do Stanów, a Brian dodatkowo przesłuchany. To mówcie, imię, nazwisko, zawód. A lot według rozkładu miał trwać 9,5 godziny do Ameryki i niecałe 8 godzin z powrotem. No i ciekawostka. Dlaczego? Na stronie passager.com czytamy. Uwaga, samoloty lecące z zachodu na wschód, na przykład ze Stanów do Europy,
zawsze lecą szybciej niż te, które podróżują w kierunku przeciwnym. Równocześnie spalają też mniej paliwa. Jest to efekt prądów strumieniowych. Prąd strumieniowy, czyli jet stream, to silny, relatywnie wąski, praktycznie poziomy strumień przenoszący z zachodu na wschód duże masy powietrza. Na Ziemi występują dwie główne pary strumieni, po dwie na półkuli północnej i południowej. Silniejszy jest strumień polarny, nieco słabszy zwrotnikowy. Ich prędkość mieści się w przedziale 108 do 225 km na godzinę, jednak zdarzają się sytuacje, w których osiągają one, uwaga, aż 450 km na godzinę. Piloci planując trasę przelotu biorą pod uwagę aktualnie występujące prądy strumieniowe na danej trasie. Bywają sytuacje, w których ekonomiczniej jest wybrać dłuższą trasę, np. przelot nad Grenlandią z podróży z Londynu do Nowego Jorku tylko po to, aby ominąć prąd strumieniowy. Samolot lecący pod wiatr zużyje bowiem więcej paliwa i może lecieć dłużej niż zaplanowano. Z kolei w kierunku przeciwnym, czyli z powrotem do nas, do Europy, kontrolerzy ruchu lotniczego zawsze starają się umieścić samolot w prądzie strumieniowym. Z tego powodu często loty właśnie z Europy do Stanów wybierają właśnie tą bardziej dłuższą trasę północną niż powrotną i rzeczywiście lecieliśmy przy Grenlandii. No, właśnie chciałam to powiedzieć. Więc się to zgadza. A jeśli chodzi natomiast o jet lag, to gorzej było przyzwyczaić się po powrocie niż po przylocie do Nowego Jorku. Po przylocie do Nowego Jorku było całkiem spoko, daliśmy radę, wyspaliśmy się, bo praktycznie całą noc przespaliśmy i z rana dużo energii i zwiedzamy. Jak nowonarodzeni. I tu zaczyna się zabawa. Po początkowej ekscytacji z zakupu tanich biletów lotniczych i zaplanowanego wylotu do Nowego Jorku przyszedł czas na zderzenie się z rzeczywistością. The prophecy is true. I ceny noclegów powalają na kolana. Nie powiemy Wam, ile godzin spędziliśmy na szukaniu optymalnej bazy wypadowej. Przejrzeliśmy setki stron poradników i dalej nie wiedzieliśmy, co począć i które miejsce wybrać. No, nie wydając przy tym zbyt dużo oczywiście. Mamy nadzieję, że dzięki nam zaoszczędzicie czas i szybko podejmiecie decyzję, jeśli chodzi właśnie o rezerwację noclegu. Zacznijmy od zerknięcia na mapę i wybierzmy punkt odniesienia. Dla nas tym punktem było Times Square. Z tej strony jest Nowy Jork, który jest pokryty gęstą siatką metra. Dzięki temu w szybki sposób dojedziecie do celu. A miejscem, które najbardziej nas interesuje i gdzie spędzimy najwięcej czasu, to oczywiście Manhattan, bo to tutaj znajduje się znakomita większość atrakcji, które chcemy zobaczyć, odwiedzając Nowy Jork. Ceny noclegów na Manhattanie szybują naprawdę w kosmos, dlatego wiele osób szuka noclegu na Brooklynie, Bronxie, Queens czy innych dzielnicach. Trzeba jednak pamiętać, że niekiedy taka podróż stamtąd do Manhattanu, właśnie do punktu odniesienia, trwa ponad 50 minut i trzeba się przesiadać. Z drugiej strony rzeki Hudson mamy już New Jersey. To tutaj znajdziemy sporo dużo tańszych noclegów. No i w tym przypadku, żeby dostać się do Nowego Jorku, na Manhattan, będziemy musieli już skorzystać z autobusów lub promów. Metro tam nie dociera i uwaga, przejazd tymi środkami transportu wiąże się z dodatkowym kosztem w postaci biletów. Nie licząc tych, które trzeba kupić jeszcze na metro. Które jest wręcz niezbędne w poruszaniu się po całym Nowym Jorku. Czas przejazdu to od 20 do ponad 90 minut, no bo w zależności jak daleko znajdziemy ten nocleg i w zależności od pory dnia, czyli chodzi oczywiście o korki. Podzielmy teraz noclegi na kategorie, co też ułatwi Wam wyszukiwanie. Wiele osób stwierdza, że leci do Nowego Jorku zwiedzać, a nie siedzieć w hotelu i decydują się na najprostszą, a zarazem tą najtańszą formę noclegu, jakim jest wynajem pokoju w czyimś mieszkaniu.
właśnie przez platformę Airbnb. Na ofert tego typu można znaleźć setki, jak nie tysiące. No i tu polecam uważać, ponieważ tyle ile chętnych, żeby zarezerwować taki pokój, tyle samo oszustów czyha i próbuje zarobić pieniądze, zrobić na ten biznes. Dlatego lepiej nie rezerwować miejsc, które przede wszystkim nie posiadają opinii, a ich ceny są podejrzanie za niskie. Warto poświęcić na pewno chwilkę i poczytać więcej o właścicielu mieszkania, w którym będziemy zostawiać przecież nasze prywatne rzeczy, a także nigdy, ale to przenigdy, nie opuszczać konwersacji na Airbnb lub poprzez platformę Booking. No tak, bo zdarzają się przypadki, że ludzie są proszeni o przejście na konwersację na przykład na WhatsAppie, a następnie kilka dni przed przyjazdem proszeni albo wręcz zmuszeni o wykonanie przelewu potwierdzającego nasz nocleg. Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i foto nie ma sprawy. Ale my tu nagrywamy... Obojętnie czy nagrywasz, czy cokolwiek, to jest to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać. No. Zakopane... No, jeśli wykonamy przelew, właściciel tak czy siak usunie rezerwację i zniknie w czeluściach internetu. Warto więc zwrócić uwagę na opinie odwiedzających i referencje, które są kluczem do znalezienia uczciwego najemcy. Przeczesując oferty, trafiliśmy na polskie grupy o Nowym Jorku na Facebooku. Bardzo ciekawe, na których można było znaleźć noclegi i u amerykańskich Polaków. Sprawdzone, polecane przez naszych rodaków i oczywiście tu od razu łatwiejsza komunikacja dla mających problem z angielskim. Większość tych noclegów znajduje się jednak w New Jersey, około 30 do 50 minut od Times Square. Na tej samej zasadzie można dołożyć nieco do budżetu i wynająć sobie cały apartament. Jest to opcja na pewno wygodna i bardziej prywatna, bo nie trzeba dostosowywać się do stylu życia i charakteru wynajmującego. Możemy na spokojnie wrócić sobie późną nocą albo wyjść wcześniej rano i nie czuć się niekomfortowo, że przeszkadzamy innym osobom. Ceny takich apartamentów są już nieco wyższe, ale dochodzi ten fajny komfort prywatności. Hotele mają ten plus, że możemy liczyć tutaj na śniadanko. Nawet jeśli często nie w cenie, ale za dopłatą, to z doświadczenia powiemy, że mimo wszystko fajnie mieć ten punkt odhaczony. Nie trzeba wtedy już się ogarniać do wyjścia, żeby coś przekąsić z samego rana, a zaraz po wstaniu można zejść w kapciach na kawkę poranną. Oczywiście hotele hotelom nierówne, bo jak w poprzednim przypadku zawsze trzeba sprawdzać recenzje. Mimo że hotele najdroższa ze wszystkich opcji, natrafiliśmy na wiele opinii, że dużo hoteli na Manhattanie boryka się z problemem szczurów lub robaków. Ach, aż mnie ciarki przyszły. Ogromne miasto i miliony ludzi, niekończące się kilometry podziemnego metra, wilgoć i odpady powodują, że od czasu do czasu można natrafić na artykuł bądź recenzję, że karaluchy zawitały nie tylko na stacji metra, ale również w pokojach hotelowych. Oczywiście nie można dać się zwariować, głównie chodzi tutaj o hotele dwugwiazdkowe i te bardzo słabo oceniane trzy gwiazdki, które mogą przyciągnąć atrakcyjnymi cenami i lokalizacją, ale warto wtedy dobrze sprawdzić, czy to miejsce jest faktycznie czyste. Ceny hoteli na Manhattanie? Sky is the limit. Tak więc podsumowując... Jeśli macie niewielki budżet i zależy Wam na prywatności, najtaniej będzie znaleźć ładny pokój na Airbnb z dobrymi recenzjami, albo na Manhattanie, niedaleko stacji metra, albo gdzieś na Brooklynie, albo blisko przystanku autobusowego lub promu w New Jersey po drugiej stronie Hudson, rzeki Hudson. Tak, a jeśli natomiast chcecie mieć więcej prywatności, ale dalej nie chcecie wydawać milionów, rozejrzyjcie się właśnie za apartamentami na Airbnb lub też hotelami 3-4 gwiazdkowymi w New Jersey.
Jeśli natomiast macie budżet i chcecie się wypaść i skupić na zwiedzaniu, znajdźcie dobry 4-5-gwiazdkowy hotel bądź dobrze oceniany apartament na Airbnb na Manhattanie. Najlepiej gdzieś coś pomiędzy Lower Manhattan a Higher Manhattan. Początkowo napaliliśmy się, że koniecznie chcemy coś na Manhattanie. Znaleźliśmy pokój w podejrzliwie niskiej cenie na Bookingu z możliwością bezpłatnego odwołania do 3 dni przed przyjazdem. Właścicielka nie miała jeszcze opinii, tak jak już wspomniałam, ale stwierdziliśmy, że może jednak po kilku tygodniach ktoś oceni i będziemy wtedy pewni, że nie ma tutaj oszustwa. Dobra cena, to znaczy około 2100 zł za 6 nocy za pokój na Harlemie. Jednak dni mijały, a opinii dalej nie było. No i wszystko wydawało się mega podejrzane, więc odwołaliśmy tę rezerwację i trafiliśmy na najlepszą możliwą opcję, którą z całego serca polecamy każdemu z Was. Spring Hill Suites by Marriott, East Rutherford, Midlands, Karlstad. Tak się nazywa właśnie to miejsce. Zlokalizowane w New Jersey, apart hotel, który podpięty jest pod znaną na całym świecie sieć hoteli Marriott, no i znajdujący się na głównej drodze prowadzącej do Manhattanu, więc super lokalizacja. I przede wszystkim świetne opinie na Bookingu. Przy samym hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego dosłownie co kilkanaście minut kursuje autobus do Port Authority, czyli głównego dworca autobusowego na Manhattanie, zaledwie 3 minuty od Times Square. Ile trwa taki transfer? 20 minut do 30? Coś koło tego. W zależności czy są korki czy nie. 20 bez korków, 30 z korkami. Tak. Obiekt położony w cichym, spokojnym miejscu, co było mega fajną odskocznią po całym dniu w tym mrowisku, jakim jest Manhattan. Nowoczesne, bardzo czyste pokoje, całodobowa recepcja, mini basenik z zimną wodą, ale to jest fajne. Dosłownie drogą. Mini. I siłownia, ale były przede wszystkim śniadania. I z tego pokoju mieliśmy super widok na odległe wieżowce na Manhattanie. Zapłaciliśmy 1030 franków za 6 nocy w pokoju 35 m2 za 2 osoby ze śniadaniami, czyli około 4750 zł. Cena, która na polskie warunki może wydawać się wysoka, ale uwierzcie, że w New York była po prostu złotym trafem w dziesiątkę. Za znakomite warunki, komicznie proste połączenie z sercem Manhattanu, to miejsce polecamy każdemu. Tak więc jeśli szukacie noclegu w czystym, spokojnym miejscu, ze śniadaniem, całym pokojem dla siebie i w naprawdę dobrej lokalizacji, nie zastanawiajcie się dwa razy. Przylecieliśmy na lotnisko Kennedy, które jest jednym z trzech i zarazem największym lotniskiem w Nowym Jorku, położone 25 km od serca Manhattanu. Po wyjściu z samolotu kierujemy się po odbiór bagaży i podążamy za znakami AirTrain. Są to pociągi kursujące pomiędzy terminalami lotniska a głównymi stacjami przesiadkowymi, czyli Jamaica Station oraz Howard Beach Station. My wsiadaliśmy do tego AirTrain w terminalu 4 i pojechaliśmy na Jamaica Station w dzielnicy Queens. Na początku nic nie trzeba płacić, dopiero po wyjściu ze stacji końcowej, czyli Jamaica, aby przejść przez bramkę, trzeba zapłacić 8 dolców 25 centów na dzień 4 grudnia 2023 roku. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy jedziemy dalej metrem, czy też pociągiem. Są właśnie te dwie opcje. My postawiliśmy na metro. Bilet kosztował nas 2,90 dolara za pojedynczy przejazd linią E, która zawiozła nas prosto na stację 42 Street, Port Authority i stamtąd przesiedliśmy się już bezpośrednio do autobusu 164, który zawiózł nas do hotelu w New Jersey. Warto jednak wziąć poprawkę, że ceny co kilka miesięcy drożeją. Czytając blogi, oglądając poradniki na YouTubie, jeszcze kilka miesięcy temu ceny były o kilkadziesiąt centów niższe, tak więc możliwe, że podane przez nas ceny już niedługo znów będą nieaktualne.
Będąc przy temacie transportu, wyjaśnimy szybko, jak najlepiej przemieszczać się po Nowym Jorku. Oczywiście my uwielbiamy pieszo, ale Nowy Jork, no nie da się nie użyć metra. Od 1904 roku do dzisiaj powstało aż 472 stacji metra, które składają się z 27 linii. Linie oznaczone są zarówno cyframi od 1 do 6, jak i literami m.in. A, C, L, Q, Z. Przyglądając się mapie Nowego Jorku, nie sposób zdziwić się gęstością ulic i ilością atrakcji, natężenia miejsc wartych uwagi na kilometr kwadratowy. Jednak trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, co warto, a czego nie warto. Wtedy wsiadamy do metra i śmigamy do kolejnej dzielnicy, która ma zupełnie coś innego do zaoferowania. Tym bardziej, że odległości pomiędzy Dolnym a Górnym Manhattanem nie są wcale takie małe, jakby mogło się wydawać po zerknięciu na Google Maps. Nowy Jork jest po prostu ogromny, tak więc jak już ustaliliśmy, że metro jest czymś, bez czego się nie obędziemy, przejdźmy do tematu biletów. Pojedynczy przejazd to koszt $2.90. Po przylocie, przesiadając się na stacji Jamaica w jednym z dziesiątek automatów, można kupić 7-dniowy bilet w cenie $34, który upoważnia do nielimitowanych przejazdów nowojorskim metrem. Kolejną opcją jest skorzystanie z nowego systemu Omni, który jest niczym innym jak systemem płatności zbliżeniowych. Zamiast kupować bilet lub abonament, zbliżamy naszą kartę do czytnika i przechodzimy dalej. I tak za każdym razem, kiedy chcemy wejść do metra. Bramki są otwarte, więc teoretycznie można by przejść i nie płacić, ale wiadomo, nie oszukujemy i dorzucamy cegiełkę do transportu, do budżetu transportu w Nowym Jorku. System jest tak zaprogramowany, że zapamiętuje naszą kartę i po 12 płatnościach każdy kolejny przejazd jest już darmowy na kolejne 7 dni. Oznacza to, że płacimy praktycznie tyle samo co za 7-dniowy karnet, ale nie tracimy czasu na jego zakup. Plus, jeśli skorzystamy z metra mniej niż 12 razy, bo przecież nie wiemy, ile tym metrem będziemy jeździć, nie musimy sobie pluć w brodę, że nie wykorzystaliśmy tego abonamentu, karnetu, który kosztuje normalnie $34. Jest to naprawdę prosty i szybki system, w szczególności jeśli ma się zintegrowaną kartę w telefonie. Pik i zrobione. A jeśli chodzi zaś o bilety ze stacji Port Authority pod nasz hotel, no to trochę inna bajka. Ściągamy aplikację New Jersey Transit i rejestrujemy się. Następnie klikamy Bus Ticket i wybieramy linię 164. Jeden przejazd za osobę w jedną stronę to koszt $3.50. My kupiliśmy od razu opcję FlexPass, czyli 20 przejazdów za $56. Każdorazowo przed wejściem na pokład autobusu aktywowałem bilety w aplikacji, pokazywałem kierowcy i z głowy. Prosta sprawa i naprawdę bardzo dobrze działa. To ważna sprawa i na pewno warto załatwić ją przed wyjazdem. Na miejscu można kupić lokalną kartę SIM, ale my wychodzimy z założenia, że to strata czasu, szczególnie w czasach SIM-ów. Oferta jest duża i spędziliśmy trochę czasu na znalezieniu tej, którą możemy ocenić mega pozytywnie. Jest to strona etravelsim.com. Na tej stronie wybrałem 7-dniową kartę z internetem bez limitów 4G LTE w sieci AT&T, czyli jednej z najbardziej popularnych w Stanach, za $19. Internetu za to nie można udostępnić innym, to znaczy nie da się zrobić hotspotu. Warto zaznaczyć, że aby aktywować kartę na miejscu, trzeba mieć połączenie z internetem, więc najlepiej połączyć się z darmowym i szybkim Wi-Fi na lotnisku i od razu po przylocie mieć to z głowy. My zdecydowaliśmy się na kupienie jednej karty SIM. Natka korzystała głównie z darmowych hotspotów w Nowym Jorku, których są setki w całym mieście i działają chyba naprawdę spoko. Mm-hmm. Ten temat zabrał nam również bardzo dużo czasu.
Zwykle lubimy podróże na spontanie, ale trzeba wiedzieć, że Nowy Jork lubi, jak ogarniesz wszystko szybciej. Miliony turystów, wszyscy chcą zobaczyć te kultowe miejsca, więc naprawdę nie ma co ryzykować i czekać do ostatniej chwili. Istnieje pełno firm, które oferują tak zwane city passy, czyli karnety, dzięki którym mamy wstęp do różnych atrakcji. Ceny i opcje są różne, więc nie będziemy teraz rozkminiać każdej z osobna. Każdy ma inny styl zwiedzania, inne priorytety. Do tego jedni przyjeżdżają na 3 dni, inni na tydzień, jeszcze inni na 2 tygodnie. Jedni w lato, inni w okresie świątecznym. Ważna jest też lokalizacja hotelu, no bo przecież to od niej zależy, jak będzie wyglądało nasze zwiedzanie. Jedno jest pewne, nie ma jednej i dobrej oraz słusznej trasy zwiedzania Nowego Jorku. Uważamy, że każdy powinien rozkminić to indywidualnie, w zależności od zainteresowań i zachcianek. My postawiliśmy na firmę Go City i opcję Explorer Pass z 3 atrakcjami w cenie. Cena za osobę to $108 i ta opcja nie miała limitu dni ani czasu. Po prostu mieliśmy kod QR, który upoważniał nas do wstępu do 3 atrakcji z bardzo długiej listy na ich stronie. Z listy wybraliśmy 3 atrakcje, czyli Empire State Building, i tu musieliśmy wcześniej określić godzinę przejścia, rejestrując się już na oficjalnej stronie internetowej budynku i podając numer karnetu. Empire State Building, kultowy, filmowy wręcz budynek, na który wjechaliśmy już po zachodzie słońca, super efekt i ciekawie opowiedziana historia przed wjazdem na górę. One World Trade Center, czyli najwyższy budynek na zachodniej półkuli, i pierwszy wieżowiec, na który wjechaliśmy za dnia. Obserwatorium na wysokości 380 metrów robiło ogromne wrażenie. Helikoptery latały nam na wysokości naszych oczu, a z góry widać było idealnie prawie cały Nowy Jork i sporą część New Jersey. The Edge – stosunkowo nowy punkt obserwacyjny z przeszkloną podłogą. Mimo dużej ilości osób, naprawdę ta przeszklona podłoga robiła super efekt, i udało znaleźć nam się moment, żeby stanąć przy przeszklonej ściance i spojrzeć te 344 metry w dół. Taras robił wrażenie i na pewno był fajnym dopełnieniem w zwiedzaniu. Wstępy do Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej ze wstępem na pokaz w planetarium to koszt $68 za 2 osoby. Jest naprawdę ogromne. Warto przygotować się przed przyjściem tutaj i zaznaczyć sobie punkty, które chcecie zobaczyć. Inaczej można się tu spędzić naprawdę cały dzień, przeglądając często rzeczy, które nawet nas nie interesują. My byliśmy około 4 godzin, a dodatkowo płatny pokaz w planetarium był naprawdę ekstra. Wstępy do teatru na Broadwayu. Akurat to był okres świąteczny, więc poszliśmy na występ tematyczny, kultowy już, amerykańskiej grupy tanecznej The Rockettes. $202 za 2 osoby, świąteczny klimat, amerykańskie show z pompą i słynnymi kawałkami muzycznymi. Dodatkowo to wszystko na Broadwayu, w słynnej hali koncertowej The Radio City Hall. Top! No i na koniec mecz futbolu amerykańskiego New York Jets kontra Texansi na stadionie w New York Jersey, $72 za 2 osoby. Kolejna super atrakcja, kupiliśmy prawie najtańsze bilety na samej górze, ale nie dość, że pod dachem, a tego dnia strasznie padało, no i cała reszta ludzi w niższych, droższych sektorach praktycznie była cała mokra, to jeszcze widzieliśmy z góry całe show. Futbol amerykański to nie tylko sport, to przede wszystkim Amerykanie grillujący przed meczem, na parkingu przy swoich pick-upach, fajerwerki, hot-dogi, konkursy, tańce, żarty, a także hołdy oddawane służbom i weteranom Marines. Bardziej amerykańskiego eventu chyba nie ma. Nowy Jork to kompendium naszego świata. I ktoś mi kiedyś powiedział: zamknij oczy i pomyśl o jakiejkolwiek kuchni świata. No i nie ma znaczenia, o czym pomyślisz, a taką kuchnię, taką restaurację znajdziesz właśnie w Nowym Jorku. Także wybór jest przeogromny, a ceny
podobne do tych w Szwajcarii, czyli możemy przyjąć, że za standardową kolację nie za drogiej, ale też nie low-costowej knajpie dla dwóch osób zapłacimy około 50 do 60 dolców. Nie zapomnijcie też o napiwkach, które są tutaj wręcz obowiązkowe. 15, 18 albo 22%. Kelnerzy zarabiają kilka dolców na godzinę i po prostu żyją z napiwków. Taka kultura. Więc nie zapomnijcie o tym, kalkulując wydatki na jedzenie. Jednak nikt nie powiedział, że w Nowym Jorku trzeba jeść w restauracjach. Street food? Do wyboru do koloru. Fast food? USA to matka fast foodów. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły i nie rozpływając się nad każdą restauracją czy daniem, powiemy wam po prostu, co jedliśmy podczas tych kilku dni w Stanach. Dwa razy wieczorem zamówiliśmy do pokoju hotelowego hamburgery przez aplikację Uber Eats. Cena za sztukę to około 9 dolców. Były naprawdę ogromne, wypasione, ale wiadomo, warto zerknąć jednak na recenzję, a najlepsze ma na pewno knajpa Hamburguesa w New Jersey. Naprawdę pycha. Jeśli macie zaś ochotę na pizzę, jako pół Włoch odradzam wam w 90% pizzę w Nowym Jorku, ponieważ większość pizzerii oferuje typowo amerykańskie wersje, które nie mają zupełnie podbitki do prawdziwej włoskiej pizzy. Zwiedzając Lower Manhattan, wstąpiliśmy do mini knajpki, gdzie od kilkudziesięciu lat Włosi robią kanapki. I to nie byle jakie. Ba, nawet nazwanie tych monsterów kanapkami to mało powiedziane. Za jedno zapłaciliśmy około 13 dolarów, ale uwierzcie, nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, że nie byłem w stanie dokończyć kanapki. Właśnie do tamtego momentu. Starczyło nam na lunch i jeszcze odgrzewaliśmy wieczorem w mikrofali na kolację. Musicie koniecznie tego spróbować. A czy są tu jacyś fani ramenu? Bo jeśli tak, to zajrzyjcie koniecznie do knajpki Eisen Ramen, gdzie w przyzwoitej cenie zjecie naprawdę porządną michę dobrego wywaru. Czat. Jeśli jesteście głodni, a macie ochotę na coś zdrowego, poszukajcie za to sieci sklepów Whole Foods Market. Znajdziecie tam bufet i zdrowe jedzenie na wagę. Spoko alternatywa dla hamburgerów. No i na koniec słynna kurczakownia. Pewnie jedna z wielu takich, ale ludzie, tam był prawdziwy klimacik. Cztery miejsca przy ścianie i proste menu do wyboru. Smażony kurczak z dodatkami, które wybieraliśmy w zależności od tego, co akurat upichcili. Chrupiąca skórka, ciekawa historia właściciela, który zaczynał od zera i sprzedawczyni, która każdego witała słowami: Welcome to the Charles Fried Pan Chicken! Hej, chcecie jeszcze namiary na ciekawą kawiarnię? Jeśli będziecie na słynnej Fifth Avenue, znajdźcie Intimisi Cafe by Delaria. Wchodzicie do sklepu z bielizną, wjeżdżacie windą na pierwsze piętro i po chwili siedzicie przy ogromnym oknie z widokiem na ruchliwą, klimatyczną, nowojorską ulicę, popijając znakomitą kawę i jedząc zajebiste ciastko. No, jedynym minusem jest brak kibelka. Nowy Jork nas zafascynował. 7 dni w tym fantastycznym mieście zmęczyło nas na maksa, ale zarazem sprawiło, że bardzo szybko zatęskniliśmy za tym chaosem i różnorodnością na każdym kroku. W tym odcinku nie będziemy opowiadać historii miasta, opisując każdą atrakcję z osobna. Nie będziemy zasypywać was ciekawostkami. Takie informacje znajdziecie na innych kanałach, stronach internetowych. A może opowie wam o tym przewodnik na miejscu, czy też zapytacie po prostu lokalców. Chcieliśmy dać wam po prostu kilka konkretów organizacyjnych, które mogą się przydać przed wrotem do tego kosmopolitycznego miasta. Mamy nadzieję, że nasz poradnik da wam pospać kilka godzin dłużej i nie będziecie musieli otwierać setek zakładek, starając się zdecydować na najlepszy internet, nocleg czy City Pass. Załatwcie to, co macie załatwić przed wyjazdem, a cała reszta to spontan, który w podróży jest najpiękniejszy. Trzymajcie się!